Witamy, witamy. Witamy, witamy w naszym programu. Jesteśmy gdzie? Dziś my jesteśmy na Lincolnie w Sultanie. A co nam dzisiaj do pysznego dadzą? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że będzie coś dobrego naprawdę. Długo my czekali na to. Idziemy, pokażemy wam, jak wygląda naprawdę restauracja, która jest no superaśna. I... Z tego, co opowiadali ludzie, po prostu... Dobry review. I nie tak dawno otworzyłeś, parę miesięcy dokładnie, tylko. Ale zobacz, jak ładnie wygląda. Superanskie. Idziemy do środka. Okay, so now is boss restaurant. So can you tell me, it's about which is country your cousin? Your cousin, yeah. Our cousin is Middle Eastern dish, yeah. We do Kurdish food and Turkish food, Arabic style like a Lebanese, Iraqi dish. We do also anything we do is lamb kebab, with grill, that sort of dish. What about fish? We do fish. We Yeah, because the first time I see fish in the restaurant. That's true. Yeah, yeah. We do fish. We do grill fish. We do real charcoal grill fish. And okay. What would you advise for someone who comes in your native national dish? Yeah. Okay. Our advice, you know, some people a lot of people that have been to Turkish restaurant, we are very similar. Yeah. If some people prefer to like having a grill, yeah. If they want a grill, we go all do. Like a lamb and chicken, lamb kofta grill, and we do a real charcoal. You know me, we do real charcoal. Yeah, we open the fire. Yeah, I think we recommend if somebody want to try, we try our real barbecue grill. Okay, so today, which is food you recommended? Yeah, okay. We go. I can see your two of you. Yeah. Yes. We go platter to share. It's come. We go mix. We go do our. Original shawarma, we do our made shawarma. Well, on that platter, it will you get a rice, you get chicken shawarma and lamb shawarma, you get chicken wing, lamb kofta, and chicken shish. They all grilled. I recommend that's what's gonna happen today. Thank you. So we waited now for. Yeah, and then you're gonna see that. Is your restaurant doing deliveries? Here? We're planning to deliver. We own a Just Eat system. Yeah, but we not started yet. I think we're gonna do around in middle of June. So we're still gonna about. It's better weeks for yeah. It's all in plans. It's all in plans. Summer. Yeah, we already gonna get phone calls to people because want to deliver. But we know sometimes we probably have people with parking. So yes, of course, yeah. And see, some people they don't want to, when they home they relax. They watch a movie. They want to get food delivered to home. Not everyone they want to come in. Which is a good idea. Yeah. Okay. Well, thank you so much. Waiting. Okay, thank you. Waiting. You're gonna see the dish in it. Okay, soon. Thank you. Okay, thank you. My znowu przy zupce. Troszeczkę inny wygląda ta zupka. Jaśniejsza, prawda? Jaśniejsza. Fajnie, zaraz spróbuj. Ale spróbuj, zrób oczy. Jak? Trochę łyski przypomina bardzo. Nie. Uwielbiam. Te lubię to. Te zupki są praktycznie w każdej restauracji. Ona jest bardzo malutka. Jak bliżej pokażę. To jest taka, ja nie wiem co to jest, 150 ml maksymalnie. No. Także czekam na główne danie. Zobaczymy, co będzie. Dziś sobie wcale tego dam dużego tego talerzyka. Talerzyka. Czekamy. Okay, I have question. What is this? This is naan bread. This is frying one, and the name is fattoush. His name is fattoush. Yeah. Okay. In my country, this is the starter. It's coming with the hummus. Aha. Oh, this is a hummus. Hummus. Is this? Thank you. Delicious. Aha, to jest? No i taki chleb, nie? To jest ten sam chleb, co pieką takie duży. And this is your special for two. Wow. We have special for five and four, and sometimes the customer needs special for six. We make it from the rice. It's boss coming. Thank you very much. Super. Look at this. Oh wow. Enjoy. Thank you very much. So Sergey,
Where's dieta? Tak wygląda, zobacz co to jest. To jest kebab, to jest szaszlyk. Jest ten lamb, jest kiberka. Jakieś sosy na to dodali. Ja rozumiem, że to wszystko tak z chlebkiem trzeba. Mm-hmm. Super. Spróbujemy teraz to, co mamy. Ja to się wybiorę. To jest ten cały szysz kebab. Tak, to jest to mielone mięsko pieczone na tej całej. Na tej całej. Ja to chcę spróbować tego. Lamba. Jakie? Na prawdziwą ognią. Tu mamy kurczaka. Tu mamy ryż. Nie, ryż, tak. A tu już jest ten. Krótkie. Sosy, nie sosy. Powiem tak. A tu jeszcze jakieś mięsko jest? Nie. Tu mamy tak. Szysz kebab. Kurczaka. I na kości, kochani, na kości. Jedną ręką jest bardzo ciężko. Ale powiem, że jest pychotka i polecam. Mięso w ustach się rozpływa. Na pewno, 100%. Na pewno tak szybko nie schudnę. Ale smakuje, ja powiem szczerze, że ta cała mięso, co jest ugotowane, jest na otwartym ogniu, jak normalnie, no. Jak my robimy barbecue. Tak. Ale, no i tu jest nasze takie warzywka są. W środku pomidorki. Ten bakłażan, także my zabieramy się do jedzenia, bo wystygnie, a jedzenie ja jest. Spróbuj się tego sosika. No. Fryteczki, także. Ciekawe, co z cytrynką? Tak, cytrynka podchodzi troszeczkę. Na pewno polecamy. Na pewno. Okay, now we have tea. Yeah. This is a Kurdish tea. It's same like Turkish or Arabic tea. But from India we put the milk on it. But in my country, no. No. So that's why this is black. And the date is a. This is some people don't like sugar. We eat it with that. Oh, with it. Yeah. With it. Yeah. Okay. Thank you so much. Więc mamy teraz jeszcze. Tak jak ona powiedziała, jest to herbatka kurdyjska, turecka. Nie, jest to kurdyjska herbatka, powiedziałam. Kurdyjska. Tak. Bo do indyjskiej dolewają mleka. Tak. Dolewają mleka. Aratyny, to jest normalna herbatka. Zobaczcie, fajne podane. No, takie... powiem, że... A znasz ten kawa, przychodzi do lekarza kobieta, mówi, proszę pana, jak pije herbatę, to mnie wokokuje? Łyżeczkę powoli ubierać? Nie, proszę wyciągnąć łyżeczkę. Także jedzenie było wysmienite, jeśli chodzi o... Szczerze, w smaku mięso sudańskie. Duże porcje na dwóch, starsiwe. Ja drugim razem nie dojadłem. No. Dodatki były te takie side dishes, to też były też fajne. Sosy. Nie, no bardzo, bardzo dowolone. Herbatka, delicje. Podali tak, jak w większości restauracji. Podali... zupkę zawsze, ale tu nam podali jeszcze startera. Tak. Był właśnie ten naan bread pieczony i hummus. Hummus. Bo także u nas, jeśli chodzi o gwiazdki, to jest 6 gwiazdek. Jeśli chodzi o... Dobra. Mocna. No. Jaki... Dobra. No. Jaki ciekawy smak. No. Także... 6 gwiazdek jak ode mnie. Jak od ciebie? Ode mnie? 10 z 10. Nie no, gdzieś się trafi, gdzieś lepiej, tak samo, ale... Ja z innego państwa, u nas jest 10-balny system. Aha, no 10 to 10. U nas jest tylko 5 gwiazdek.